Także połowa przepisów prawa obowiązujących w Polsce stanowiona jest już w Parlamencie Europejskim, jak powiedziałem, albo na tej sali, albo na sali w Strasburgu, prawda? Gdzie spotykamy się też raz w miesiącu. No więc Parlament jest ważny w związku z tym, bo stanowimy przepisy, które potem wpływają na codzienne życie każdego z nas, prawda? Nie tylko w moim kochanym województwie lubuskim, ale w całym kraju. Od Zielonej Góry, prawda, aż po Białystok czy Rzeszów. Także to jest jakby to dosyć ważne miejsce. Oczywiście prawo stanowione w Parlamencie Europejskim dotyczy pewnych szczególnych dziedzin, głównie obrót gospodarczy, transport, ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności, ochrona konsumentów, generalnie sprawy związane z energetyką, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są przepisy, które często sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, jak kształtują nasze życie. Ale jak idziemy do sklepu i kupujemy jakieś tam produkty spożywcze, prawda, na przykład mleko, jogurt, czy jakąś, czy owoce, to one wszystkie podlegają pod określone przepisy, które mają gwarantować, że to są produkty bezpieczne. One nie zawierają szkodliwych substancji zakazanych i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem Europa jest najbardziej bezpiecznym miejscem na świecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie nie ma tak rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony żywności. Podobnie jest z ochroną środowiska. Mamy najbardziej wyśrubowane normy ochrony środowiska, jeśli chodzi o emisję rozmaitych zanieczyszczeń, czy do powietrza, czy do gleby, czy do wód. W związku z tym też jakby jakość naszego życia z punktu widzenia ochrony zdrowotnej jest po prostu znacznie wyższa niż gdzie indziej. My często tego nie wiemy, ale jak widzę tu Państwa wszystkich w dobrym zdrowiu, to chcę powiedzieć, że jeszcze 50 lat temu czy 40 to nie byłoby takie oczywiste. Prawda? Teraz żyjemy dłużej, jesteśmy generalnie zdrowsi i cieszę się, że przy tej okazji też zwiedzamy Brukselę i oglądamy świat. Także gratulacje w ogóle Państwu. Chcę powiedzieć, jako wieloletni nauczyciel akademicki, zawsze jestem głęboko wzruszony i podchodzę z wielkim uznaniem i z szacunkiem do ludzi, którzy tym się chce jeszcze uczyć. Bo powiem szczerze, że mamy w Polsce ludzi, którzy piastują bardzo odpowiedzialne funkcje, są młodsi od nas wszystkich, a jednocześnie nie mają ochoty się więcej uczyć. I niestety stan ich wiedzy pozostaje wiele do życia. Co odczuwamy na własnej skórze? No właśnie, niestety. Bardzo elegancko odczuwamy powiedziane. Na własnej skórze nawet tutaj, w Brukseli, prawda, gdzie, tak jak powiedziałem, decyduje się o wielu bardzo ważnych sprawach. Oprócz przepisów, które pobieżnie wspomniałem, no decyduje się też o pieniądzach. Prawda? Decyduje się o rozdziale pieniędzy w budżecie unijnym. Od tych decyzji zależy to, ile Polska otrzyma tych pieniędzy na dalszy rozwój, na rozwój infrastruktury, budowę autostrad, dróg, stadionów, lotnisk, dworców, sieci tramwajowych, pieniędzy na odnawianie zabytków, na rewitalizację miasta, a także pieniędzy na wsparcie przedsiębiorstw polskich, prawda, i wsparcie polskich samorządów. No niestety, o ile w tej, jak to się mówi, w tym okresie finansowym, w tej perspektywie finansowej, w trakcie której jesteśmy, 2014-2020, Polska dostała najwięcej pieniędzy w historii. Nikt nigdy na świecie, już nie mówię w Unii Europejskiej, żaden kraj nie dostał tylu pieniędzy. Prawda? To jest łącznie prawie 500 miliardów złotych. Nie wzięliśmy jeszcze tego wszystkiego, ale to na nas czeka. To w następnej perspektywie po 2020 roku tych pieniędzy będzie o wiele mniej. Z różnych powodów, o których wiemy. Prawda? Znaczy obiektywne są, ale są też niestety powody, które sami jakby wykreowaliśmy, sami na własne życzenie. Ale ja chcę wrócić do działalności parlamentu. Więc parlament przede wszystkim stanowi prawo, jak każdy parlament. To jest działalność ważna, chociaż czasami niewdzięczna i mało taka spektakularna, dlatego że my tutaj, ja powiedziałem o pieniądzach, my rozdzielamy pieniądze, ale to nie jest tak, że ode mnie zależy, ile pieniędzy pójdzie na przykład do Zielonej Góry na remont ulic. Jak to mówi remontem ulic, bo nie wiem, bo ostatnio ciągle były rozkopane, ciągle trwały. Ale podobno przed wyborami prezydent Kubicki powiedział, że wszystko już będzie wylane asfaltem, będzie wszystko w porządku.
A przed którymi? Dobrze jest. Dobrze. Niestety my nie decydujemy tutaj, jakie pieniądze pójdą do Zielonej Góry, jakie do Gorzowa, jakie do Żarb, do Żagania czy do Nowej Soli. Tego nie decydujemy. My decydujemy o ogólnych tak zwanych kopertach narodowych, czyli mówimy, ile pieniędzy pójdzie dla poszczególnych krajów oraz na jakie ogólne cele. Na rozwój infrastruktury, na ochronę środowiska, na szkolenia, na wsparcie młodzieży, na budowę, na wsparcie szpitali, służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie mówimy konkretnie gdzie. Te decyzje gdzie, czy to mają być Żary na południu, czy to ma być Świebodzin na północy województwa, o tym decydują już władze w Warszawie albo władze województwa. Więc jakby coś było źle, jeśli chodzi o podział, to proszę do mnie nie mieć pretensji. My tego po prostu, my na to nie wpływamy. My walczymy o ogólną sumę pieniędzy dla Polski, prawda? I do tej pory w tej walce byliśmy bardzo skuteczni, jak powiedziałem, w poprzednich latach dzięki naszym wybitnym przedstawicielom tutaj, prawda? Przede wszystkim komisarz Lewandowski, ale też przewodniczący parlamentu Jerzy Buzek, premier Tusk również. Oczywiście się do tego przyczynił. Mieliśmy tych pieniędzy bardzo dużo. W tej chwili nie mamy takich dobrych i skutecznych negocjatorów. Nie mamy też takiej dobrej niestety w Europie opinii, o czym wiemy. Więc tych pieniędzy niestety będzie mniej. Ale oprócz pieniędzy, tak jak powiedziałem, stanowimy prawo. To prawo może być lepsze lub gorsze. My tu jesteśmy od tego, może nie wszyscy, ale ja w każdym razie, żeby to prawo było dobre dla Polski i dobre dla ludzi. Żeby to nie były przepisy jakieś idiotyczne, które jakby przeszkadzają w życiu, tylko żeby to przepisy ułatwiające działalność gospodarczą, życie codzienne, prawda, zwłaszcza tych grup społecznych jakby bardziej narażonych na pewne dodatkowe zagrożenia, czy słabszych w sensie ekonomicznym, materialnym, czy takich grup jak młodzież, prawda, która wymaga szczególnej troski. Więc no, staramy się, żeby przepisy tworzone przez parlament sprzyjały rozwojowi, sprzyjały jakby społecznej takiej spójności, żeby nie było, nie przyczyniały się do tworzenia podziału w społeczeństwie, żeby nie powodowały jakichś, prawda, nadmiernych różnic i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tu generalnie polityka krajowa jest najbardziej odpowiedzialna. Parlament Europejski czy Unia Europejska tu tylko ma taką pełni funkcję taką dopełniającą, prawda, uzupełniającą. To, czy jesteśmy w stanie załatwiać nasze sprawy i załatwiać nasze interesy, bo co dużo gadać, tutaj bardzo na wielu polach te interesy się jednak ścierają w poszczególnych krajach, prawda. My na przykład chcemy świadczyć usługi transportowe w całej Europie. Województwo lubuskie rozwinęło bardzo dobrze, tak jak cała Polska, sektor transportowy. Mamy drugą co do wielkości w Europie flotę samochodów ciężarowych, które wożą towary po całej Europie. No dlatego, że mamy pracowitych kierowców, którzy są gotowi pracować za niższe stawki niż Niemcy czy Francuzi. Prawda? No, to są kraje bogate. Jesteśmy ciągle na dorobku. No i tutaj mamy na przykład jedno z ważniejszych pól konfliktu, bo to się przestało podobać niektórym naszym partnerom właśnie w Europie Zachodniej, bo nasi kierowcy, no co dużo gadać, zabierają robotę tamtym kierowcom, bo są po prostu tańsi, skuteczniejsi, szybsi i okazuje się bardziej skuteczni, bardziej efektywni. No więc na tym tle dochodzi do pewnych sporów. Te kraje Europy Zachodniej próbują ograniczać te skalę tych usług świadczonych przez polskie firmy transportowe, mówiąc, że polscy kierowcy za nisko zarabiają i że trzeba, żeby oni zarabiali odpowiednio więcej, tyle co Francuzi, a oprócz tego jeszcze powinni wypełniać jakieś kwity, formularze, prawda. No mamy taką absurdalną na przykład propozycję na stole, że polski kierowca jadąc z Niemiec do Hiszpanii, przejeżdżając przez każdy kraj, musi wypełniać kolejne formularze, prawda. Co więcej, w każdym kraju jeszcze powinien mieć swojego przedstawiciela na jakieś głupoty kompletne, prawda. Staramy się temu przeciwstawić. Nie jest to zawsze łatwe, ale no, walczymy. Podobnie jest, jeśli chodzi o pracowników świadczących usługi budowlane na przykład. Też dzięki temu, że mamy dość duży i duże doświadczenia i sporo firm wyspecjalizowanych w budowach, czy dróg, czy zwłaszcza remontów, zabytków, to Polska jest tutaj takim numer jeden w Europie,
krajem, który świadczy tego typu usługi, bardzo dobrze na tym zarabiamy, ale znowu, no, budowlańcy z innych krajów, na przykład z tego kraju tu, z Belgii, skarżą się, że jesteśmy zbyt konkurencyjni i oni tracą robotę, prawda? No więc mówimy, no to się bardziej starajcie, no ale oni nie chcą się bardziej starać, oni mają tutaj bardzo dobre warunki socjalne, oni mają gwarancje na rozmaite urlopy, okresy odpoczynku, w trakcie pracy, w trakcie dnia pracy i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj to, te dwa przykłady daję po prostu Państwu tak pod rozwagę, żeby uświadomić, że tutaj też jest taka, no, twarde negocjacje muszą się odbywać, prawda? Tych negocjacji zresztą jest więcej, również jeśli chodzi o dostęp do rynku pewnych produktów, na przykład związanych. Mieliśmy taką śmieszną historię, że na przykład Unia Europejska, robimy bardzo dobre wędliny w Polsce, wszystkim smakują, w związku z tym ktoś tam wymyślił, że trzeba sprawdzić, jak my te wędliny robimy i powiedziano, że my je, na przykład te wędliny, które podlegają wędzeniu, są wędzone w sposób, który jest szkodliwy dla zdrowia. No faktycznie te badania wskazują, jak się tak wędzi na otwartym dymie, to tam są na tym, tam się pojawiają jakieś takie smoły, jakieś takie niezbyt zdrowe składniki na tych wędlinach, które mogą być przy dużej ilości jakimś tam ryzykiem dla zdrowia. No ale nie jest to powód, żeby w ogóle zakazywać wędzenia, prawda? Więc to musieliśmy obronić. No obronimy tego, przy okazji godzimy się na to, żeby przy tego typu wędlinach była jakaś informacja, że to jest produkt wędzony, więc może zawierać jakieś śladowe ilości czegoś tam. No ale też trzeba sobie uświadamiać, że tego typu propozycje, które tu się pojawiają, one tylko częściowo mają służyć zdrowiu, a częściowo mają po prostu służyć ochronie własnego rynku, prawda? Pilnowaniu, żeby tam tej konkurencji za dużo nie było. No ale my mamy podobne ciągoty w Polsce, prawda? Hasło kupujmy polskie i polskie najlepsze jest niczym innym jak tym samym, co teraz Francuzi mówią, nie chcemy polskich wędlin albo polskich tych pracowników, będziemy korzystać z francuskich firm, bo też trzeba wspierać własne firmy. Na długą metę, jako ekonomista, mogę powiedzieć, że to jest oczywiście droga donikąd. Wszyscy tracą wtedy na tym. Chodzi o to, żeby konsumenci mieli możliwość wyboru najlepszego, najtańszego i najzdrowszego produktu. Prosta sprawa. Więc staramy się jakby te zdrowe zasady i takie zdroworozsądkowe zasady realizować tutaj w tej pracy parlamentarnej. Polska ma, jak Państwo wiedzą, dużą delegację w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy szóstym co do wielkości krajem w Unii, po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, po Włoszech i po Hiszpanii. My jesteśmy na szóstym miejscu, mamy 51 posłów na ogólną liczbę ilu parlamentarzystów europejskich? Ktoś wie? No w końcu uniwersytet to uniwersytet, muszę zapytać. A jeszcze tego nie przerabiam. Nie na tym roku. To jeszcze nie było na tym. 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, reprezentujących 28 krajów, ciągle z Wielką Brytanią jeszcze. 751. Najwięcej mają Niemcy, 96, no bo to jest największy kraj. Francuzi, Brytyjczycy i Włosi mają tam po 72-74. Hiszpanie mają w tej chwili 54 posłów, my mamy 51. To jest dość duża delegacja, no bo są ogromna większość krajów, 22 pozostałe kraje, ma mniej posłów od nas, prawda? Takie kraiki małe jak Malta czy Cypr, tam mają po 6 posłów, więc, no ale to są bardzo małe kraje, tam mają ludność po kilkaset tysięcy. Więc siła danego kraju w Parlamencie Europejskim oczywiście zależy w pierwszej kolejności od tego, ilu ma posłów, prawda? Ale to nie jest bynajmniej najważniejszy czynnik, bo to zależy też od tego, gdzie ci posłowie są, w jakich grupach politycznych. Bo tu jest struktura tego parlamentu jest taka, że posłowie są podzieleni nie według krajów, nie siedzimy tutaj w grupach krajowych, tylko w grupach politycznych oczywiście, prawda? Tak jak w Sejmie Polskim od lewej mamy, to tam jest od lewej, bo już nie pamiętam, PSL chyba, tak, teraz, bo tam nie ma lewicy już teraz, tak, jest PSL, Nowoczesna, potem jest, czy Nowoczesna, PSL, potem jest PO, potem jest PiS, tak, właśnie. No właśnie, więc tu jest trochę więcej partii, to jest prawa strona, tam jest lewa strona, na lewej stronie siedzą komuniści,
których jest sporo. Tu jest 50 paru posłów reprezentujących partie komunistyczne, prawda? Z Grecji, z Hiszpanii, Portugalii, z Czech, z Niemiec. Z Polski nie ma żadnego komunisty. Nie ma u nas takiej partii. Tak. My żeśmy to przerabiali na własnej skórze, mamy, dziękujemy, prawda? Tamte kraje ciągle nie żyły w komunizmie i ciągle ulegają pewnym iluzjom, prawda? Więc tam jest, no ale tych 54 komunistów, i oni są naprawdę twardzi komuniści, prawda? Jak się tu mówi o czymkolwiek, od nie wiem, czy o rozwoju przemysłu, czy o stosunkach z Rosją, to oni cały czas twardo bronią interesów tak zwanych ludzi pracy, prawda? Nie biorąc pod uwagę nic innego. No więc mamy komunistów. Potem mamy dużą grupę socjaldemokratów, gdzie mamy naszych przedstawicieli, posłów SLD. Jest ich 6. Dużo nie jest. Tam jesteśmy, tam słaba jest ta delegacja, ale tam są Polacy. Socjaldemokraci są drugą co do wielkości grupą w parlamencie. Mają 190 kilku posłów łącznie. Potem idąc dalej od lewej strony, mamy grupę zielonych. Zieloni to są, to też jest taka partia dosyć liczna, około też 50 członków. No oni reprezentują też różne kraje, Francję przede wszystkim, Niemcy, Skandynawię, dużo jest zielonych Skandynawii, ale są także z innych krajów, z Polski nie ma żadnych zielonych. Mamy partię zielonych, zdaje się w Polsce, ale ona jest zupełnie jakaś śladowa, prawda, kompletnie się nie przyczyna. Idąc dalej, przenosimy już do centrum powoli, mamy partię liberałów. Partia liberałów jest raz, dwa, czwartą co do wielkości, tam jest 70 kilku posłów. Wśród tych liberałów mamy liberałów francuskich, mamy niemieckie FDP, mamy Belgów, mamy Holendrów, mamy Hiszpanów i tak dalej, i tak dalej. Dość zróżnicowana taka grupa Holendrów. To jest grupa, która kiedyś była liberalna gospodarczo, teraz jest głównie liberalna obyczajowo bardziej. No i obok liberałów siedzimy my, czyli Europejska Partia Ludowa, największa partia w parlamencie. To jest taka, to jest partia w skrócie nazwana partią chadecką, chrześcijańska demokracja. I to jest największa partia, my mamy ponad 220 członków łącznie, reprezentujących wszystkie kraje Unii Europejskiej. I my, posłowie Platformy Obywatelskiej, jest nas w tej chwili 18, jeden odszedł. I 4 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, razem nas jest 22 i jesteśmy drugą co do wielkości delegacją w całej grupie IPP. Francuzi mają mniej posłów w IPP, czyli w naszej grupie, Włosi mają mniej, Hiszpanie mają mniej, Anglików w ogóle u nas nie ma, Anglicy wynieśli się do jeszcze innej grupy. Także my jesteśmy drugą co do wielkości grupą i wiąże się z tym szereg dobrych, rozmaitych takich przywilejów, bo mamy zawsze możliwość w drugiej kolejności wystąpienia, czy w drugiej kolejności, nazywamy to porządkiem dziobania, prawda, więc to się, ponieważ jesteśmy drudzy co do wielkości, to zaraz po Niemcach mamy prawo czy występować, czy brać pewne funkcje, domagać się pewnych szczególnych praw i tak dalej. Przesuwamy się powoli, już jesteśmy w tej części, tej sali, prawda. My siedzimy tutaj, mniej więcej tak, większa część tego segmentu i połowa tamtego segmentu. Jesteśmy taką centralną, jesteśmy taką centrum albo centroprawicą, można tak to powiedzieć. Dalej siedzą koledzy z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, EKR po polsku i CR po angielsku, i w tej, tam jest ich też z 80, to jest trzecia co do wielkości grupa, tam jest 80 posłów i tam dwie największą grupą są brytyjscy konserwatyści, to oni tam dominują, jest ich tam 30, czy ponad 30. No i tam jest również Prawo i Sprawiedliwość, posłowie PiS, których jest 19. Oprócz tego są mniejsze grupy posłów z innych krajów. To jest taka grupa, którą trudno rozszyfrować, jest dość eurosceptyczna, prawda? Nazywają się reformatorzy i konserwatyści. Dla mnie to jest taki oksymoron trochę, tak troszkę nie bardzo wiadomo, czy oni się chcą reformować, czy jednak są konserwatyści i nie chcą się reformować. No więc jest taka mglista trochę koncepcja ideologiczna, ona się zresztą rozpadnie za rok, dlatego że Brytyjczycy wychodzą i ta grupa przestanie istnieć po prostu. Chyba że sobie dobiorą jakichś kolegów z innych partii.
Wrócą po zakończeniu kadencji, tak, ale potem będą znowu wybrani i gdzieś sobie znajdą miejsce. No i wreszcie już jesteśmy prawie o tu na tym krańcu i tam na tym ostatnim segmencie tam mieszczą się aż trzy grupy, grupki właściwie, prawda? Każda po 20 parę osób. Grupa, jak to się nazywa, EFDD, to jest europejska, europejscy demokraci i... A czy pamiętasz EFDD, jak to się rozszyfrowuje? Wolność, demokracja i coś tam jeszcze. No tam są dwie barwne partie bardzo. Partia tak zwana niepodległościowa Zjednoczonego Królestwa z panem Farage'em, prawda? Czyli główni zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii, prawda? Którzy tutaj bez przerwy tylko cały czas wygłaszają tyrady, jaka ta Unia jest obrzydliwa, okropna i że chcą wyjść. Nie, no droga wolna oczywiście. I potem jest jeszcze włoska partia Ruch Pięciu Gwiazd. Jeszcze bardziej, muszę powiedzieć, tam mam paru kolegów nawet sympatycznych, ale to jest grupa wyglądająca na taką jakąś cyrkową grupę w ogóle, muszę powiedzieć. No trochę tak. Potem jest kolejna mała partyjka, 20 parę osób, gdzie główne skrzypce gra Front Narodowy pani Le Pen, to jest plus, tam jest parę innych przyczepionych takich posłów z innych partii. I wreszcie jest najmniejsza grupa posłów niezrzeszonych, to już są tacy posłowie, których nikt nie chce i którzy nigdzie się nie zdołali dostać. Posłowie niezrzeszeni, zwracam pani, jest ich chyba około 20 czy kilkunastu, oni nie mają tutaj wielu praw, które my mamy, nie mogą na przykład przyjmować sprawozdań parlamentarnych, no nie wiadomo kogo reprezentują, właściwie o co chodzi, prawda? Nie mają też, nie pełnią też stanowisk z wyboru żadnych. No, traktuje się ich jak takich, których, bo każdy ma prawo dołączyć do frakcji politycznej i w związku z tym prowadzić jakąś politykę, a to są ludzie, którzy się nigdzie nie mieszczą. W tej grupie był również nasz przedstawiciel, znany wszędzie, prawda, Janusz Korwin-Mikke, który zasłynął tutaj przez 4 lata swoimi niekonwencjonalnymi wypowiedziami, muszę powiedzieć, które aż przez wzgląd na panie na przykład nie będę przytaczał tych jego wypowiedzi na temat kobiet, tutaj publiczny. Tak, ale na temat Murzynów miał podobne, prawda, i tak dalej. Nie no, model, który tam robił, super reputację, muszę powiedzieć. Ale wesoło było. To jest zdumiewające, bo to jest facet inteligentny, ale jednocześnie jakiś, mający jakąś obsesję, prawda, robienia wrażenia i popisywania się takiego. On był chyba posłem parlamentu, który był najczęściej karany za tego typu wystąpienia. Kary finansowe były jak najbardziej. No, jak ktoś chce, to może sprawdzić, czym on się zapisał tutaj i co on dla Polski zrobił tutaj. No on cały czas mówi, że on przychodzi do Europy, bo chce rozwalić Unię. Więc wszyscy mówiliśmy, kolego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii, to działaj w Warszawie, bo tam się podejmuje decyzje, nie tu. Tu nikt nie jest w stanie nikogo wyrzucić z Unii. To kraje decydują, czy chcą, czy... No ale on wolał tu z różnych powodów. No więc tak wygląda ta mozaika polityczna. Generalnie mamy... Ten parlament różni się od parlamentów krajowych pod dwoma względami. Po pierwsze, tu nie ma podziału koalicja-opozycja, bo nie ma rządu europejskiego. Prawda? W związku z tym nie ma tak, że część parlamentu popiera rząd, a cała reszta parlamentu jest w opozycji. Nie ma czegoś takiego. To jest i dobrze, i źle. No, czy źle, bo te podziały są tutaj różne, bardzo płynne, ale dobrze dlatego, że można na przykład pracować z innymi partiami na temat aktów prawnych i bardzo często mamy wspólne stanowisko na przykład z liberałami, z socjaldemokratami i tworzymy akt prawny, pod którym się podpisujemy wszyscy. I to ma tę zaletę, że taki akt prawny, taka dyrektywa czy rozporządzenie ma bardzo szerokie poparcie polityczne i wtedy to jest prawo, które jest jakby... No można powiedzieć, ma taki mandat polityczny bardzo silny, bo nie jest poparty tylko przez jedną stronę polityczną parlamentu, tylko właściwie przez dużą koalicję, prawda? Partii. Więc z tego punktu widzenia to jest lepiej. Tutaj częściej dochodzi do takiej współpracy. W polskim Sejmie nie wyobrażam sobie współpracy, szczerze powiem, koalicji z opozycją. No właśnie, ale a tutaj jest to praktyka codzienna. I druga różnica to, że w przeciwieństwie do wszystkich innych parlamentów, Parlament Europejski nie ma prawa do inicjatywy ustawodawczej. My nie mamy prawa zgłaszać projektów aktów prawnych. Jedyny
jedyną instytucją, która zgłasza projekt, ma formalne prawo do zgłaszania projektu aktu prawnego, jest Komisja Europejska. My możemy wzywać i bardzo często to robimy. Podejmujemy rezolucje z własnej inicjatywy wzywające komisję do wystąpienia z projektem aktu prawnego dotyczącego ochrony osób niepełnosprawnych, czy dotyczącego czystości powietrza, czy jakiejś innej sprawy, czy na przykład Facebooka, prawda, ochrony danych osobowych i tak dalej, ale, jak, ale to komisja musi ostatecznie wystąpić. Jak nie ma projektu aktu prawnego, nie możemy wprowadzić żadnego prawa. Także tutaj Parlament Europejski no, pod tym względem jest troszeczkę na słabszą pozycję oczywiście w stosunku do innych instytucji, no ale to wynika z, jakby z takiego no, z faktu, że Unia Europejska jest czymś więcej niż zwykłą organizacją międzynarodową, ale to nie jest jeszcze państwo. W związku z tym ten parlament to nie jest taki jak parlament poszczególnych państw. Decyzje podejmujemy tutaj, tak jak powiedziałem, większością głosów członków głosujących na poziomie tej naszej izby. No i oczywiście, żeby zdobyć większość głosów, trzeba wchodzić w koalicję. Trzeba pozyskiwać poparcie, wchodzić w sojusze. Żaden kraj, żadna grupa polityczna, jak widzicie, nie ma większości absolutnej i w związku z tym my sami, nawet będąc największą partią, 220 parę osób, nie możemy, bo posłów jest łącznie 750. Musimy mieć poparcie inne, żeby coś przeforsować. Jak się nie da z socjalistami, czasami się nie da, właśnie dość często się nie daje, bo jednak no, dzielą nas dość duże różnice, no to wtedy szukamy sojuszników gdzie indziej. Po lewej stronie właśnie wtedy sięgamy do konserwatystów, reformatorów, prawda? Czasami nam się to udaje z poparciem tamtej grupy. Sięgamy do liberałów, którzy często nas też popierają i wtedy w sumie tworzymy taką większość, prawda? Generalnie prawo, jakikolwiek przepis prawny, albo jakakolwiek rezolucja, albo jakakolwiek projekt dyrektywy nie przejdzie, jeżeli nie ma poparcia albo naszej partii, PPP, albo socjaldemokraty. Żadne inne partie, partyjki nie są w stanie niczego przeforsować, bo nigdy nie będą miały większości. Najłatwiej, jak powiedziałem, przechodzą projekty popierane przez dwie duże partie, Chadecję i socjaldemokratów, wtedy jest pozamiatane. Jeżeli ci się nie dogadują, my się nie dogadujemy z nimi, to wtedy, no to wtedy trzeba zdobyć poparcie jeszcze jakichś dwóch innych i wtedy albo my wygrywamy, albo socjaliści wygrywają. Prawda? Różnie to się układa. Natomiast żadna z pozostałych partii nie jest w stanie narzucić niczego, nie nawet wprowadzić na agendę i nie przeforsuje swojego stanowiska. Z tego punktu widzenia chcę Państwu powiedzieć, że głosy PiS-u są generalnie głosami straconymi tutaj. Bo oni są w partii, która ma 70 paru posłów i oni nigdy samodzielnie, sami nie są w stanie niczego przeforsować. Całe szczęście, powiedziała pani. Nie, mówię to obiektywnie, prawda? Nie mówię, czy... Znaczy nie chcę komentować, jaka jest jakby wartość tych posłów tutaj i co oni tutaj zrobili. Można sprawdzić na rozmaitych, na stronie parlamentu, czym oni są zaangażowani, co oni zrobili, prawda? Generalnie robią tu kolejne wystawy dotyczące Smoleńska albo tego i to jest właściwie jedyne, czym oni się tutaj zajmują. Ale nawet gdyby byli skuteczni, to bardzo trudno byłoby, bo są w partii, która jest trzecią co do wielkości i niestety nie ma wpływu na politykę parlamentu. Także to są trochę głosy stracone. Podobnie jak głosy partii Korwina Mikke, który prowadził tutaj chyba pięciu posłów, czy czterech. Czterech chyba, tak? Którzy siedzą, wszyscy cztery siedzą na tamtym skraju. Jeden jest z Frontem Narodowym, Korwin był niezrzeszony w ogóle, prawda? Jeszcze tam jest dwóch innych. No, to są posłowie, którzy się kompletnie nie liczą. Kompletnie. To są znowu stracone głosy. Polacy ich wybrali, wierząc zapewne, że oni coś dobrego zrobią. No to proszę mi powiedzieć, co oni mogli zrobić dobrego. No, może ktoś to jakby wyjaśni. Ale to są po prostu z punktu widzenia siły pozycji Polski tu w parlamencie stracone głosy. Także tak na dobrą sprawę, mając 51 posłów, to tych liczących się jest 30, powiedzmy, jest 30. I to osłabia naszą pozycję. Jak mówimy już o pozycji, to oczywiście ważne jest też, żeby to byli ludzie kumaci, jak to się mówi. To znaczy ludzie, którzy po pierwsze znają się na rzeczy tutaj, mówią obcymi językami,
i cieszą się dobrą reputacją. Dlatego, że ta reputacja jest o tyle ważna, że wtedy tacy ludzie są w stanie pójść do innych i pogadać, załatwić, przekonać. Do nich ma się zaufanie, prawda? Jak oni są znani z tego, że oni firmują dobre projekty, że oni dotrzymują słowa, że nie są jacyś nie są oszołomami, prawda, tylko uwzględniają, idą na kompromisy, to z drugiej strony spotyka ich podobne, to znaczy też inne partie wtedy szanują jakby ich, tych posłów i starają się właśnie w duchu kompromisu pójść im na rękę w wielu sprawach. To jest bardzo ważne, bo jeszcze raz podkreślam, żadna partia i żadna delegacja narodowa niczego sama tu w pojedynkę nie załatwi. Musi mieć poparcie. U nas w Polsce się słyszy cały czas, prawda, w telewizji publicznej tak zwanej, że nie wiem, że Niemcy chcą dominować, że Polska się tutaj powstała z kolan, prawda, bo tutaj cały czas jakaś dominacja. Niemcy mają 96 posłów. Gdyby chcieli dominować, to muszą tak czy owak zyskać jeszcze poparcie ze 300 co najmniej więcej, prawda, posłów, żeby jeszcze ktoś ich popał. Niemcy nie mają problemu z przeforsowaniem swoich projektów i propozycji, chociaż niektóre bywają odrzucane, ale generalnie jakby wiele państw popiera propozycje niemieckie. Polska ma tutaj jakiś kompleks chyba, czy coś, jakiś problem w każdym razie, bo jakby cały czas jesteśmy raczej, znaczy jeśli chodzi o rząd, bo nie mówię o naszych delegacjach. Wiele spraw bez Niemców nie udałoby się załatwić. Nie udało się tych pieniędzy załatwić, nie udałoby się tego załatwić, że Buzek był przewodniczącym parlamentu, pierwszym w historii z Europy Środkowej. Tusk nie zostałby przewodniczącym rady, no ale to wiemy, no w ogóle z Berlina nominat. Więc to jest taka, to jest przejaw, moim zdaniem przejaw kompleksu, dlatego że ponieważ koledzy z PiS się niepewnie bardzo czują na arenie międzynarodowej, z różnych powodów, nie bardzo, tak jak prezes generalnie nie lubi zagranicy, bo nie zna świata, nie podróżował, nie mówi językami, więc to jest dla niego taki obcy, no jakiś obcy obszar zupełnie. Więc być może zazdroszczą tego, że można mieć dobre stosunki. W związku z tym mówią, a to niedobre stosunki i wy lubicie być poklepywani po plecach. To po prostu my tak się, a my tu jesteśmy prawdziwi obrońcy polskiej suwerenności. No to są wszystko oczywiście, mówiąc bardzo oględnie, bezpodstawne opinie. Mamy wrażenie, że my tutaj staramy się dla Polski robić to naprawdę, czego Polska potrzebuje. Pilnujemy przepisów, chcemy, żeby w dążeniu do czystego powietrza na przykład, które jest bardzo ważnym celem, nie zarżnąć polskiej energetyki, prawda, która trochę emituje tego CO2. No musimy tutaj być rozsądni. I nam się to udaje, udaje nam się to uzyskać, tłumaczymy naszym kolegom i oni nas rozumieją. Koledzy z PiS-u nie tłumaczą, bo w ogóle uważają, że wszyscy chcą nam zrobić krzywdę i w związku z tym trzeba po prostu stać w kącie i trzymać się z daleka. To nie jest oczywiście sposób na dobrą politykę. Dlatego mówiąc o pieniądzach, jeszcze wracając na chwilę do pieniędzy, to tu z parlamentu wyjdzie, nie wiem, oczywiście wyjdzie budżet, projekt budżetu, on będzie pokazany już 2 maja. My będziemy tu procedować wiele miesięcy później. Ale ten projekt budżetu wychodzi z komisji, jak powiedziałem, tylko komisja ma prawo za projekt zaproponować. On już będzie przewidywał znacznie mniej pieniędzy dla Polski. I my będziemy starali się oczywiście tych pieniędzy tu zapewnić więcej, ale z góry państwa uprzedzam, że będzie to trudna sprawa, dlatego że Polska nie ma dobrej opinii. No po prostu co tu dużo gadać. No mamy otwarte procedury o naruszenie praworządności, prawda? Mamy w wielu dziedzinach, to nie tylko jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, czy Puszczy Białowieskiej, są parę innych dziedzin, w których Polska jest jakby oskarżana czy krytykowana za to, że narusza pewne standardy europejskie. No kraj, który łamie prawo tu i tam, a potem wyciąga rękę i mówi, należy mi się więcej pieniędzy, nam się należy, prawda, zgodnie z formułą, no to nie jest dobre podejście, bo tego po prostu, no jak mamy przekonać kanclerz Merkel czy prezydenta Macron do tego, żeby poszli do swoich podatników i powiedzieli, trzeba więcej trochę pieniędzy, bo trzeba dać Polakom, oni się ciągle jeszcze rozwijają, są na dorobku. To było możliwe 6, 7, 8 lat temu i myśmy z tego skorzystali, ale już niestety to się nie uda już teraz, to się nie uda. Więc trzeba mieć świadomość. No niemniej tego, że tu będzie o wiele trudniej.
No ale to w dużym stopniu, znaczy częściowo też obiektywnie mówiąc, jest to wynik tego, że pojawiły się nowe zadania finansowe dla Unii, prawda? No, koszty ogarnięcia tego problemu migracyjnego, prawda, choćby, czy wydatki na bezpieczeństwo. Europa postanowiła znacznie więcej wydawać w związku z zagrożeniami z Bliskiego Wschodu i ze Wschodu zwykłego, nie bliskiego, tylko najbliższego, prawda. Za naszą wschodnią granicą są, no, mamy sąsiadów, jeszcze jednego sąsiada, dość nieprzewidywalnego, można powiedzieć. Więc tych pieniędzy na pewno na obronę będzie więcej, na bezpieczeństwo będzie więcej, na politykę migracyjną będzie więcej, na odnawialne źródła energii będzie więcej, na walkę z klimatem, ociepleniem klimatycznym i tak dalej. Na tych wszystkich celach Polska nie zarobi, prawda? Bo my chcemy ciągle jeszcze budować autostrady, my jeszcze ciągle chcemy, no, pomoc dla przemysłu i tutaj tych pieniędzy akurat, czy dla rolnictwa, i tych pieniędzy będzie mniej. Niestety będzie mniej. Proszę Państwa, ja tak w największym skrócie, bo tu można oczywiście mówić godzinami, ale ja w największym skrócie przedstawiłem Państwu mniej więcej jak funkcjonuje ten parlament i jakie tu mamy sprawy na głowie w tej chwili. Ale może Państwo macie jakieś pytania, to z przyjemnością postaram się odpowiedzieć. Panie profesorze, pan pewnie przypomni sobie, jak przed ponad 2 laty zapisał pan do Urzędu Marszałkowskiego. Zielonogórski UTW miał wtedy zakończenie roku i z Agatką Ciemnoczołowską był pan mile witany i wtedy zaproponował nam pan, że będzie nas witał tu w parlamencie i w Brukseli. Dotrzymał pan słowa. Wprawdzie minęło 2 lata. Ja nawet powiedziałam, że 2 autokary. Pan mi, proszę bardzo, ale przyjechaliśmy jedno. Ale... Tak, chcę bardzo podziękować. Mamy dla pana, profesorze, upominki Zielonej Góry, które są pewnym produktem, które promują także Polskę. Ale najpierw, czy pan pamięta to zdjęcie? Ja wiem, to ostatnie, to zimno było, jak nie wiem. Zbieramy, to jest offset, kampania na rzecz wsiaka na rynku zielonym. Brawo! Tutaj się podpisaliśmy wszyscy i dziękujemy za Brukselę.